Ustawianie marginesów. Przed przystąpieniem do ustawiania marginesów warto włączyć linijkę. Jeżeli jej nie widać, to wybieramy widok linijka. Odradzam ustawianie marginesów poprzez ciągnięcie tych znaczników, dlatego że nigdy nie ustawimy takiego układu, jakiego życzy sobie promotor, jaki jest wymagany przy pisaniu pracy licencjackiej bądź magisterskiej. Po prostu ta odległość od marginesu do marginesu nigdy nie może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu. Jednak co zrobić w sytuacji, gdy po tej stronie musi być oprawa, która by mogła uniemożliwić prawidłowe przeglądanie dokumentu? Wybieramy albo plik ustawienia strony, albo klikamy dwukrotnie w obszarze linijki. Musimy powiększyć margines po stronie lewej. Powiedzmy do 3,5 cm, czyli dodajemy 1 cm. Skoro po tej stronie dodaliśmy centymetr, to po tej trzeba zabrać. OK. Taki układ nadaje się do prac drukowanych jednostronnie. Jeżeli praca musi być drukowana dwustronnie, musimy przygotować zupełnie inne marginesy. W tym celu najpierw sobie stworzę kilka stron. I wybieramy w sekcji strony marginesy lustrzane. Stosujemy do całego dokumentu. OK. Widzimy, że marginesy są w tym momencie w układzie lustrzanym. Jeśli planujemy w dokumencie wstawianie poziomej strony, warto wcześniej ustawić marginesy, bowiem później trzeba będzie ustawiać oddzielnie dla każdej sekcji. Tak więc ustawienie marginesów proponuję wykonać na samym początku pisania pracy.